Polska odniosła największy sukces reprezentacyjny od 34 lat, od mundialu z 82 roku, kiedy grała w półfinale z Włochami, ale mimo to niektórzy patrzą też, i pewnie słusznie, patrzą krytycznie na naszą grę, zastanawiają się, co można było zrobić lepiej, i pojawiają się komentarze, na przykład dziennikarzy ESPN, którzy twierdzą, że trener Adam Nawałka powinien robić więcej zmian i powinien robić je szybciej, już w tej fazie pucharowej, w meczach z Portugalią i w meczach ze Szwajcarią. Jak ty się odniesiesz do takich komentarzy? Posłyszałem te komentarze też, ale ja powiem tak, ja jestem tego zdania, że czasami jak coś idzie dobrze i wszyscy się czują dobrze na boisku, no to czasami nie ma co robić zmian, bo tylko w takich trudnych momentach można tylko popsuć tymi zmianami. Ja no tak naprawdę miał na ławce dwóch zawodników, którzy, no Jodłowiec i Kapuska, którzy to byli takimi, można powiedzieć, zmiennikami, którzy może i Peszko czasami, żeby być pewnym, że jak wejdą, no to nie będzie jakiegoś tam większego problemu. Brakowało większej liczby takich piłkarzy. I teraz tak, czy to Euro przypadkiem nie pokazało nam, że okej, mamy bardzo silną podstawową jedenastkę, ale tak naprawdę w sytuacji, kiedy zabraknie jednego czy dwóch piłkarzy, albo kiedy ci czołowi piłkarze są zmęczeni, no to brakuje wartościowych zmienników. A myślę, że teraz trener Nawałka też właśnie teraz będzie miał ten moment, gdzie będą eliminacje. Też za dużo pewnie nie będzie jakiś tam rewolucji, że tak powiem, ryzykowania ze składem, bo to wiadomo, chcemy się dostać na te mistrzostwa świata, ale no, na pewno wyciągnie z tego wnioski, będzie szukał zawodników i takich kreatywnych zmienników. No, mamy też przykład Zieliński, który zagrał w meczu z Ukrainą, to jest bardzo dobry piłkarz. Teraz też tam się pisze, że za kilkanaście milionów euro może odejść do Milanu czy do Napoli. Ale no zagrał z... Czy do Liverpoolu jeszcze? Tak, jeszcze Liverpool do tego dochodzi, tak. I zagrał mecz z Ukrainą i no tak szczerze, no nie wyróżniał się niczym. Nie wyszedł mu ten mecz, no to dużo mówić. Także no to są zawodnicy, którzy właśnie jeszcze muszą trochę popracować na to, że trener Nawałka będzie miał dużo pracy z tym właśnie, że jak będą wchodzić na boisko, żeby byli tym takimi pełnoprawnymi zmiennikami. No ale takiego problemu nie mamy na pozycji bramkarza. Miał grać Wojciech Szczęsny jako pierwszy bramkarz na tym Euro 2016. Doznał kontuzji, nie mógł grać dalej. Wszedł Łukasz Fabiański. No i właściwie to, co wyprawiał, to była prawdziwa rewelacja. Jak ci się podobały te parady bramkarskie Łukasza? No powiem tak, no jestem bardzo zadowolony, że no Fabian tak wszedł w ten turniej. Troszeczkę na początku pewnie był, no jakby nie patrzeć, no podłamany, no bo liczył na to, że będzie tym numerem jeden, bo grał większość eliminacji w pierwszym składzie. Ale mentalnie poradził sobie znakomicie. Bardzo dobrze sobie poradził i wchodząc w drugim spotkaniu, no bardzo trudne spotkanie z Niemcami, od razu spisał się bardzo dobrze. No i nie ma co ukrywać, że to jest też jego turniej, no jest wygranym tego turnieju na pewno. A tak jak powiedziałeś na początku, patrząc na naszą obsadę bramki, to patrząc no, też na to, że właśnie Wojtek nas złapał kontuzję, naprawdę nie musimy się niczym martwić. No, wiadomo, że szkoda, bo to nikomu się nie życzy tego, ale no, są tacy zawodnicy, którzy wchodzą i śmiało mogą bronić w każdym chwili. No i właśnie Łukasz na pewno jest jednym z tych bohaterów. Brytyjski dziennik The Guardian zamieścił go w jedenastce turnieju i zamieścił w niej jeszcze drugiego Polaka. Akurat oni postawili na Grzegorza Krychowiaka, co ciekawe. I teraz Grzegorz Krychowiak, jak wiemy, zmienia klub, odchodzi z Sewilli do PSG. Jest to rekordowy transfer w historii polskiej piłki nożnej. Mówi się, że to jest 26 milionów euro. Jak ty oceniasz postawę Grzegorza? Czy nie odnosisz takiego wrażenia, że Grzegorz jest takim cichym bohaterem mistrzostw? Mówię cichym, bo nie strzela goli, nie zalicza jakichś spektakularnych asyst, no ale jednak wykonuje niesamowitą robotę w destrukcji. No, jest bohaterem na pewno, bo też patrząc na to, jaka jest niewdzięczna rola defensywnego pomocnika w większości klubów na świecie, tak jest, że to są zawodnicy od czarnej roboty. Ich zadaniem nie jest strzelanie bramek, jakieś asystowanie, tylko przede wszystkim dobrze kierowanie linią pomocy, asekuracja, przerywanie tych ataków zespołu przeciwnego. I właśnie Krychowiak to robi. No i jeszcze przypominają się te rzuty karne ze Szwajcarią, gdzie on taką odpowiedzialność wziął na siebie, czuł się pewnie, chciał strzelać tego karnego. Widać, i strzelił decydującego. Z niesamowitym spokojem. Dokładnie. No widać to, że on jest lerny. Nawet po tym strzelonym karnym on jakoś tak się specjalnie nie cieszył. Dla niego to było coś normalnego. On chce też więcej osiągać, także ten ćwierćfinał dla nich, no oni wiedzą, że to jest dobry wynik, ale to nie jest to, o czym marzyli i co chcieli zrobić. No bo strzelanie karnych w ogóle musi być niesamowitą presją, nawet jeżeli jest to mecz ligowy, kiedy zasiada kilka czy kilkanaście tysięcy kibiców na trybunach, wszyscy to obserwują. No zdecydowanie, to jest co innego jest strzelanie w meczu, a co innego jest strzelanie właśnie tych decydujących jedenastek, gdzie trzeba zawodnik od połowy idzie, sam z sobą, z myślami się bije, różne myśli zawodnikom przychodzą wtedy do głowy. Wtedy trzeba się wyłączyć i skoncentrować tylko na tym, żeby dobrze strzelić. No ale to na pewno nie jest łatwe, dlatego tak wszyscy mówią, że to jest
typowa loteria. To w ogóle było niesamowite, bo w tym meczu ze Szwajcarią na 5 strzałów w rzutach karnych, a w ogóle były to pierwsze rzuty karne decydujące o awansie w fazie pucharowej w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w historii reprezentacji Polski. Podchodzi 5 piłkarzy, strzelają 5 goli. Dokładnie. No, bardzo pewnie strzelali w tym spotkaniu nasi zawodnicy. Pewnie strzelał też Glik, który przed chwilą tutaj pojawił się na ekranach za nami. Glik, który też zmienia w tym momencie klub, odchodzi do AS Monaco. Znowu za kwotę, za 11 milionów euro przechodzi do Monaco. To jest dobry kierunek dla niego? Myślę, że dobry. Tam jest twarda gra, taka taktyczna. No, też ma już przetarcie, bo we Włoszech grał, bo włoska liga jest typowo defensywna. Można powiedzieć, wszyscy pamiętamy, jak oni zawsze grali, tak zwany catenaccio. I na pewno jest dobrze do tego przygotowany. Monaco to jest dobry zespół, liga francuska. Teraz patrzymy, Paris Saint-Germain, no, wszyscy są na topie. Będzie grał w Lidze Mistrzów, bo grają eliminację Ligi Mistrzów także. Myślę, że wejdą do tej Ligi Mistrzów i no, jest to dobry kierunek w kolejnej, w dalszej fazie rozwoju. Krychowiak, 26 milionów. Glik, 11 milionów. Właściwie przez 15 lat takim rekordzistą transferowym, jeżeli chodzi o te kwoty, był Jerzy Dudek, który 15 lat temu odchodził do Liverpoolu za 7,5 miliona euro. Teraz wystarczyło kilka dni i już dwóch reprezentantów Polski pobiło ten rekord sprzed 15 lat. To też jest pewien znak czasów, pewna rewolucja, że wielkie kluby nie boją się płacić wielkich pieniędzy za reprezentantów Polski. Dokładnie. Można powiedzieć, że nasi ci zawodnicy, którzy grają teraz za granicą, mają dobrą markę, zrobili renomę naszym piłkarzom i teraz już nikt nie boi się z tych najlepszych klubów sięgać po naszych zawodników. Tak jak powiedziałeś, Paris Saint-Germain, Monaco, Bayern Monachium, Kuba Błaszczykowski, albo Liverpool, albo Borussia Dortmund. To są najlepsze marki na świecie i jakby to zebrać, wszystko jeszcze nie zapominajmy, że Robert Lewandowski przeszedł za darmo, gdyby on był wyceniany, no to myślę, że tutaj też byłoby w dziesiątkach milionów. Zieliński też jest kilkanaście milionów, także no, zaczynają nasi zawodnicy być cenieni w Europie. No, szykuje się niesamowita karuzela transferowa pewnie tego lata wśród kadrowiczów. Tych transferów pewnie będzie dużo, dużo więcej. Myślę, że tak. To jeszcze zawsze są najciekawsze te takie kąski na koniec sierpnia, gdzie okienko transferowe się zamyka. No to wtedy jeszcze każdy szuka gdzieś jakichś wzmocnień. Są po pierwszym okresie przygotowawczym, w tej fazie takiej, gdzie jeszcze budują zespół, gdzieś widzą niedociągnięcia. Także czasami te kwoty wtedy i transfery są bardzo ciekawe. Teraz karuzela transferowa będzie się kręcić, a już jesienią zaczynają się eliminacje do Mistrzostw Świata. I co ciekawe, o ile my byliśmy losowani z trzeciego koszyka do tej grupy, no to w tym momencie już większość bukmacherów uważa, że jesteśmy głównym faworytem do tego, żeby tę grupę wygrać. No i trudno się dziwić, bo po takim euro pewnie każdy tak nas postrzega. Gdzieś tam Dania i Rumunia plasują się dopiero za nami. Jak ty postrzegasz te eliminacje? One będą dla nas trudne, łatwe, wygramy tę grupę? Myślę, że mamy szansę, dużą szansę mamy, żeby wygrać tą grupę. Te drużyny to nie są jakieś takie marki, można powiedzieć, bardzo medialne, ale bardzo ciężkie, no bo Kazachstan, Rumunia to są drużyny, które grają naprawdę bardzo solidnie w piłkę. Będzie z nimi ciężka przeprawa, ale patrząc po tym, jak nasza reprezentacja wyglądała właśnie w ostatnim czasie, no to jesteśmy faworytem i też trzeba zaufać bukmacherom, skoro nas tak wytypowali, no to chyba tak jest.